Witamy na kolejnym odcinku treningu umiejętności społecznych online. Ja mam na imię Marcin. Ja jestem Paula. Zanim przejdziemy do kolejnej umiejętności społecznej, na początek chcemy Wam podziękować za wiele komentarzy, które otrzymaliśmy od Was a propos kolejnych odcinków. W szczególności chcemy podziękować dzieciom, które rysują i produkują komiksy związane z umiejętnościami społecznymi, które prezentujemy. W takiej dużej szczególności chcemy podziękować Wiktorii, Szymonowi, Leonowi, Zosi i Stefanowi. Wszyscy uczestnicy naszych tusów online mają możliwość wchodzenia na Pixtona i komentowania, oglądania i tworzenia własnych komiksów. Także serdecznie zachęcamy Was nie tylko do tworzenia własnych prac, ale też do zajrzenia, jak tworzą te prace inne osoby. Jeśli ktoś z jakiegoś powodu nie ma dostępu do naszego Pixtona, bo nie jest z naszej grupy szkolnej treningu umiejętności społecznej, a chciałby sobie zobaczyć komiksy, które stworzyły dzieci, to zapraszam do linków, które znajdują się w komentarzach pod konkretnymi filmikami. Tam można sobie obejrzeć no właśnie komiksy wyprodukowane przez nasze dzieci. W związku z tym, że dostaliśmy po naszych odcinkach sporo fajnych i pozytywnych informacji zwrotnych, pomyśleliśmy sobie, że zrobimy dzisiaj odcinek o umiejętności społecznej, którą nazwiemy mówienie komplementów i też przyjmowanie komplementów od innych. Zapraszamy. Najpierw zastanówmy się, czym w ogóle są komplementy. Rozmawialiśmy trochę na tym na naszych poprzednich tusach, jeszcze organizowanych w szkole, i wspólnie ustaliliśmy, że są to miłe rzeczy, które mówimy na temat cech fizycznych, czyli tego elementu wyglądu, na temat cech charakteru, czyli tego, jaki ktoś jest, albo na temat zachowania, czy tego, co dana osoba posiada. Jak zwykle przygotowaliśmy dla Was króciutką procedurę, która pomoże nam na początek w zastosowaniu się do umiejętności mówienia komuś komplementu. Procedura jest krótka, tylko sześciopunktowa, więc zapraszam do procedury. Mówienie komplementów spróbowaliśmy zawrzeć Wam w sześciu punktach. Zaczynamy od wybrania sobie osoby, której chcemy powiedzieć komplement. Zastanawiamy się nad tym, co mi się podoba w tej osobie albo w jej zachowaniu. Ważne jest, żebyśmy z tą osobą, jeśli to jest możliwe, nawiązali kontakt wzrokowy, czyli żebyśmy my na nią popatrzyli i zwrócili też jej uwagę na nas. Później możemy już powiedzieć komplement. Czekamy chwilę na odpowiedź. Jeżeli taka się pojawi, taka osoba komplementowana może powiedzieć na przykład dziękuję. Wtedy my możemy odpowiedzieć, jeśli sytuacja tego wymaga, i powiedzieć na przykład proszę. Czyli w rzeczywistości mogłoby to wyglądać tak. Paula! Masz wspaniałe buty. Dzięki. Proszę bardzo. Zmienimy teraz perspektywę i zastanowimy się nad tym, jak to jest przyjmować komplementy. Z doświadczenia wiemy, że przyjmowanie komplementów czasami może być trudne. To znaczy, może powodować trochę wstydu, trochę skrępowania. Ważne jest to, żeby pamiętać, że osoba, która prawi nam komplementy, chce nam powiedzieć coś miłego. Warto więc zauważyć to i docenić. I w tym celu przygotowaliśmy dla Was taką trzykrokową procedurę. Czyli jeżeli ktoś mówi nam komplement, staramy się nawiązać z nim kontakt wzrokowy i skupić na tym, co do nas mówi. Jeżeli już usłyszymy ten komplement, możemy powiedzieć dziękuję, bardzo mi miło, że zauważyłeś. Czyli w rzeczywistości by wyglądało to tak. Paula, jakie masz dzisiaj wspaniałe buty. Dzięki, fajnie, że zauważyłeś, są nowe. To na dzisiaj, jeśli chodzi o umiejętność prawienia i przyjmowania komplementów, to wszystko. Zachęcamy do eksperymentowania w tym tygodniu ze swoimi domownikami, rodzeństwem i mówieniu jak największej liczby komplementów. Czekamy na informacje zwrotne od Was, jak to jest mówić komuś komplementy. No i też oczywiście, jak to jest być z drugiej strony, czyli przyjmować fajne i miłe informacje na swój temat. Jak zwykle zachęcamy i zapraszamy do Pixtona, żebyście swoje historie, które się Wam przytrafiły w rzeczywistości, narysowali w postaci komiksu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.